Cena piwa jest zbyt niska. Stowarzyszenie browarników krytykuje branżę handlową Niemcy, za niskie ceny piwa w sklepach. Browarnicy apelują do rządu. Niemieckie Stowarzyszenie Browarników zaapelowało do rządu o pomoc. Chodzi o za niskie ceny piwa w sklepach. Jak pisze Die Welt, DBD oskarża sieci spożywcze o obsłucie rynku piwa. Z danych stowarzyszenia wynika, że pandemia doprowadziła do dużych strat niemieckiego przemysłu piwowarskiego w 2021 roku. Jak opisuje Die Welt, niemieckie stowarzyszenie browarników DBB ostro zaatakowało branżę handlową z powodu jej polityki cenowej dotyczącej sprzedaży piwa. Cena piwa w Niemczech jest zdecydowanie zbyt niska, podkreśla DBB i apeluje do rządu o pomoc i kontrolę w sprawie cen żywności. DBB oskarża sieci spożywcze o obsucie rynku piwa i tym samym dewaluację jego wartości. Jak wyjaśnia szef DBB Holger i Hele, szczególnie podczas pandemii handel stosował zbyt często różnego rodzaju promocje na markowe piwa, która zamieniła się w niepokojącą, ruinującą branżę browarniczą wojnę cenową, prowadzoną przez handel. Oferty promocyjne piwa na pierwszej stronie, każdy, kto oczekuje jakości musi być gotów za nią zapłacić odpowiednią cenę, podkreśla ich Hele. Z drugiej strony wiadomo, że wzrosło uznanie konsumentów dla żywności i napojów wysokiej jakości. Życzylibyśmy sobie, aby dostrzegły to sieci spożywcze, które najwyraźniej nie chcą przyznać się do nadmiernych wzrostów kosztów, na które narażeni są ich dostawcy. Wystarczy spojrzeć na gazetki promocyjne sieci spożywczych, aby zauważyć, że oferty promocyjne piwa są zwykle wyświetlane na pierwszej lub ostatniej stronie, aby zwiększyć ich widoczność, zauważa Diewelt. Dzieje się tak, ponieważ piwo generuje ruch w sprzedaży żywności, podobnie jak kawa, mięso czy mrożonki. Szczególnie w czasach pandemii i walka o klientów za pomocą agresywnych ofert jest szczególnie widoczna, podkreśla Diewelt. Zdecydowanie popieramy ministra rolnictwa, gdy żąda od handlu rozsądnych cen za żywność, mówi Hele. Ważne jest, aby nowy rząd federalny miał wpływ na sieci handlowe, a także zadawał krytyczne pytania. Badanie podwyżek ceny sieci DK, lider rynku spożywczego w Niemczech, odnosząc się do zarzutów DBB, argumentuje, że konsumenci w Niemczech i Europie cierpią obecnie z powodu wysokiej inflacji i wzrostu cen żywności. Wiemy, że wiele z tych żądań w żaden sposób nie jest uzasadnionych zwiększonymi kosztami. W interesie konsumenta nie możemy i nie chcemy tego podwyżek cen zaakceptować. Dlatego każda podwyżka cen jest dokładnie badana, dodaje rzecznik EDEKA. Wiele dużych browarów ogłosiło, że na wiosnę wprowadzi podwyżki cen w związku z gwałtownym wzrostem kosztów energii, surowców i materiałów opakowaniowych. Z danych DBB wynika, że pandemia doprowadziła do dużych strat niemieckiego przemysłu piwowarskiego w 2021 roku. Szacowany spadek wyniósł około 3-4% w porównaniu do 2020 roku. To przekłada się na sprzedaż 200-300 milionów litrów piwa alkoholowego mniej, podkreśla DBB. Ten spadek sprzedaży to w dużej mierze wynik lock w branży gastronomicznej i ewentowej w pierwszej połowie zeszłego roku oraz odwołanie tysięcy imprez. Oczekuje się, że rynek ten będzie się jednak powoli odbudowywał. Podsumowuje diewelt.